wydaniu wiadomości. Martyna Stasiak i Karol Lisiecki. 2 grudnia w Kinie Forum odbył się wielki finał Akademii Pogodnej Szkoły. Przy pełnej sali nasi uczniowie zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy. Zapraszamy na relację. Ale ja Ci mówiłam, że my dzisiaj będziemy prowadzić podsumowanie projektu Akademia Pogodnej Szkoły. Jestem wprawdzie hipopotka. Właśnie myślę. Dobre chęci twoje cenie. Tego się spodziewała. Kochasz mnie, więc żyję. Tupnąwszy nogą, rzekł: głupia! To niesłychana. Pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. Cóż za śliczny krasnoludek! Biedactwo! Mało się w tej szamponi nie udusiło! Zwany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu wspierania realizacji programu wychowawczego szkoły. Kilkunastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w obozie językowym w Długopolu Zdrowie. Uczniowie spotkali się z kolegami innych szkół w Polsce. Przez tydzień bawili się i uczyli. Odwiedziła konkurencję. Telewizję Azart Sat. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób profesjonalni dziennikarze robią to, co my. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani to na poczekaniu sobie wymyśla, tak? To jest różnie. Kiedyś, jak zaczynałam pracę, to raczej też musiałam sobie może nie tyle napisać, co w głowie ustalić, o co chciałabym zapytać. I listy pytań, bo czasami tak się skupiam na tym, o co chcemy zapytać, że nawet nie słyszymy, że rozmówca już nam na to dawno odpowiedzi. Najlepiej pod bluzą. Albo tak go. Karol, przed chwilą miałeś okazję usiąść za stołem prezentera, czytać kilka takich króciutkich tekstów. Powiedz mi, czy to jest łatwe, czy trudne? Dzień dobry, tu w telewizji Bożeka i Ryszard. Znaczy, uczniowie zareagowali bardzo spontanicznie, bardzo chcieli uczestniczyć w działaniach telewizyjnych, świetnie czują się przed kamerą, co widać na naszym kanale. Powiedzcie mi tutaj, pan Szymon mówi, że jesteście dosyć szaleni. Jak wam się podoba w naszej telewizji? Czy to jest miejsce dla takich szalonych ludzi jak wy? Bardzo tak. A dlaczego bardzo tak? Ponieważ możemy się wyżyć, na przykład możemy robić takie głupie sceny czy coś takiego. Dzisiaj jest kartka z kalendarza i głównym tematem będzie... Dzisiaj imieniny są Józefa i Stefana. Oprócz gimnazjalistów na lekcje przybyli również nauczyciele. Oni też muszą się uczyć. Lekcje na temat po co ludzie krytykują poprowadziła pani Katarzyna Sulik. Ale to bałagan! Bałaganisz tak samo jak twój ojciec. Co można robić w zamian krytykowania? Wypełnić tę kartę. Nie chodzi o to, żeby szczegółowo opisywać sytuację. Natomiast proszę was o to, to jest takie. Co to jest krytyka? Co to jest? Za co ludzie w takim razie was, młodych ludzi, najczęściej krytykują? Wiem, że już chodzi o zachowanie. Już, Mateusz? Tak. Czego dotyczyła krytyka? No to moje pragnęcie tego, jak się zachowywaliśmy. Nauka też. Daria. Chcą się poczuć lepiej. To dosyć obraźliwe, a wiadomo jest tak, że czasami jak chodzimy do szkoły, na przykład mamy dzisiaj 8 lat, później są jeszcze zajęcia dodatkowe i czasami po prostu nie ma się czasu na to, żeby posprzątać. Aha. Zima to ciężki czas dla zwierząt. Najlepiej wiedzą o tym pracownicy schroniska. W bibliotece odbyło się spotkanie, podczas którego nasza szkoła przekazała dary dla zwierząt. Opowie troszeczkę o schronisku, o zwierzętach tam przebywających, o warunkach, w jakich one się znajdują,
o możliwości adopcji i wielu, wielu innych rzeczach. Otóż psa ze schroniska może wziąć osoba pełnoletnia, czyli do schroniska należy przyjechać z dowodem osobistym. Podjeżdżają nawet właśnie z Bolesławca państwo. Przyjechali najpierw oddać psa do schroniska. Byli zdziwieni, że my nie przyjmujemy, bo ktoś ich pokierował, że można psa oddać do schroniska, ale niestety. Ja patrzę, oni na górce stoją i psa wyrzucają i ruszają. Oni... Opowiadał nam, co, czym się zajmuje i jak traktują tam zwierzęta, jakie są warunki, ile zwierząt się przyjmuje. Angażowaliśmy się dużo właśnie w takie akcje. Uważam, że było to bardzo ciekawe. Dużo mogliśmy pomóc zwierzętom. 20 grudnia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Ryby. W tym dniu nasi uczniowie rozdali ponad 1000 ulotek nawołujących do humanitarnego traktowania tej ryby. Po co ta akcja jest organizowana, proszę pana? A po co może być poorganizowana? No, nie mówię. Żeby przede wszystkim zmniejszyć cierpienie zwierząt, które bez potrzeby są i transportowane, i zmęczone w wszystkich kadziach, noszone w reklamówkach, gdzie duszą się, a na koniec jeszcze zabijane nieudolnie przez ludzi. Karpia można kupić z lodu, już martwego, i jeżeli ktoś ma ochotę go jeść, to niech go je, ale nie musi przysparzać dodatkowych mu cierpień. Dziękuję. Policjanci te z ulotkami chodzą. Oprócz tego kwadratowe kółko wypuściło na wolność dwa wykupione przez siebie karpy. Czy jak ma na imię? Anatol. Kto? Karp. Chyba też człowiek daj rybie pożyć. Starości ryba chciałaby dożyć, więc ludziom pobój, a karpiowi woda. Też człowiek daj rybie pożyć, starości ryba chciałaby dożyć, więc ludziom pokój, a karpiowi woda. Karp ma rodzinę, karpia szkoda. Ho, ho, ho! Wielkimi krokami zbliżają się święta. W związku z tym w naszej szkole zorganizowane zostały jasełka i wigilie klasowe. Witam, diabły moje drogie. Na drogę czy za rogę nie stają anioł złowie. Trzeba ratować. Znowu dzieci płaczą, koty popiskują. A to wszystko dlatego, że ludzie się nie miłują. Najlepszego i dobrego opłatku. Wszystkiego najlepszego. No, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Świąt i szczęśliwego nowego roku. Wszystkim uczniom naszej szkoły oraz kochanym koleżankom i kolegom z pracy życzę, ażeby ich serce było każdego dnia tak czyste, białe, delikatne jak opłatek bożonarodzeniowy.